Marcin Wiku, dzień dobry. To jest rozmowa z poranna studia telewizyjnego w Polsce.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, Gazeta Wyborcza dzisiaj donosi: Kaczyński na sejmowych łowach. I o co chodzi? Chodzi o to, że PiS po wakacjach w Sejmie chce być większy i mocniejszy. Nowych posłów szuka w klubie Pawła Kukiza i PSL. No, to jakieś doniesienia prasowe, mnie o żadnych na razie rozmowach nie wiadomo, koledzy nie rozmawiali. No, gdyby były, to pewnie by też nie powiedzieli. No tak, no panie redaktorze, no, my jesteśmy młodym ruchem, młodym klubem parlamentarnym. Nas spaja idea, my nie mamy żadnych innych rzeczy, tylko to, że chcemy osiągnąć cele, którymi szliśmy do wyborów. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, ludzie są tylko ludźmi, że jakieś rzeczy się nie wydarzą po drodze. Natomiast coraz bardziej jesteśmy spójną drużyną, coraz bardziej wiemy, czego chcemy. I wydaje mi się, że te pogłoski to są naprawdę przedwczesne i nie ma takiej sytuacji. Dwa nazwiska tutaj są wymienione: Józef Brynkus i poseł Bartosz Jóźwiak. Jak pani ocenia pracę tych posłów, współpracę z nimi? To są bardzo dobrzy, merytoryczni posłowie. Tomek Rzymkowski jest członkiem komisji Ambergold. Profesor Józef Brynkus to jest nasz specjalista od polityki historycznej, ale też polityki szkolnictwa wyższego. Naprawdę bardzo dobrzy, merytoryczni posłowie. Nie wydaje mi się, że akurat oni są graczami politycznymi, bawiliby się w te gierki polityczne. Oni wiedzą, po co my jesteśmy i tak naprawdę idą z nami od samego początku, wspierając nasz klub, więc wydaje mi się, że te pogłoski, tym bardziej, że no tak średnio, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, traktujemy poważnie. To są naprawdę jakieś spekulacje tylko. Wydawałoby się, że wakacje się skończyły, więc takich letnich tematów nie potrzeba. To może jednak coś jest na rzeczy. Może powodem jest to, że właśnie jesteście młodym klubem i wrzucenie jakiejś takiej dezinformacji, fake newsa, czy jak tego nie nazwiemy, może gdzieś tam zachwiać tymi strukturami, które no, nie są od lat ugruntowane, można powiedzieć. No, panie redaktorze, my od samego początku mamy takie fake newsy. My właściwie wszystkie nagłówki, jakie pojawiały się w mediach, to były takie, że klub Kukiz 15 się rozpada, że już go nie ma, że praktycznie to jest tylko jakaś zbieranina, więc cały czas jesteśmy bardzo mocno tego przyzwyczajeni. Jak widać, jesteśmy uodpornieni. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że posłowie od nas odeszli, ale proszę zwrócić uwagę, że żaden z tych posłów, którzy od nas odeszli, nie zwróciła się do Prawa i Sprawiedliwości, nie poszło do Prawa i Sprawiedliwości, tylko właściwie gdzieś tam w swoich sztandarach mają swoje postulaty. My się wydaje, że w tych kwestiach kluczowych głosowaliby na przykład tak samo jak cały klub Kukiz 15, jak referenda, jak zmiana ordynacji wyborczej. Nigdy to się nie zmieniło, więc tak naprawdę my do tych fake newsów i do tych jakby dezinformacji jesteśmy przyzwyczajeni. Paliwem tutaj jakby do tego ruchu ma być konflikt pomiędzy Pawłem Kukizem a Jarosławem Kaczyńskim. Podobno to kiedyś była przyjaźń, a teraz przy okazji batalii o sądy i tych wet prezydenckich Jarosław Kaczyński miał powiedzieć Kukizowi, że wspiera i utwardza stały system. To chyba potworna obelga dla takiego antysystemowca jak Paweł Kukiz. No, nie wiem, czy to jest obelga, natomiast to jest na pewno typowe myślenie partyjne. My do niego jesteśmy dość mocno przyzwyczajeni. Proszę zwrócić uwagę, jak politycy z jednej i z drugiej strony tego konfliktu, który mamy do czynienia, nazywają nas. Stronniczość Platformy Obywatelskiej, tej opozycji totalnej, mówi, że jesteśmy przystawni, a pan prezes Kaczyński mówi, że tak naprawdę jesteśmy tymi, którzy wspierają opozycję totalną, bo to jest po prostu zwyczajne niezrozumienie takiego przekazu, który my rozumiemy, że jak my głosujemy, jak odnosimy się do pewnych kwestii, to nie odnosimy się personalnie, nie chcemy się skupiać na tym, czy pan prezes Kaczyński, czy Donald Tusk ten konflikt tak ma wyglądać, tylko oczywiście to jest dobre dla Polaków. Bo jeżeli jesteście niezrozumieni z jednej i z drugiej strony, to gdzie tu szukać politycznych przyjaciół? My nie szukamy politycznych przyjaciół w obecnym Sejmie, tylko przede wszystkim szukamy sojuszników wśród obywateli. Wiemy, że bardzo duża część obywateli rozumie tą naszą drogę, że to jest droga środka. Chcemy pokazać inny model polityki, że polityk, poseł powinien skupiać się na problemie, powinien go rozwiązywać, nie zastanawiać się, czy akurat znajdzie w tym momencie przyjaciół po tej czy po drugiej stronie konfliktu. Nam ten konflikt się nie podoba. Myślę, że większości Polaków również. Nie chcemy być podzieleni na pół. Polska nie powinna być podzielona na pół i powinna przede wszystkim iść do przodu, ale opierać się głównie na rozwiązywaniu problemów. My mamy taką filozofię, więc tak naprawdę nie zastanawiamy się, po której stronie. Od początku nie jesteśmy żadnym świadomym koalicjantem. Taką wersję trzymamy. Czyli nie damy naszych ideałów zaprzepaścić za to, że ktoś na przykład zaoferuje nam jakieś tam stołki. To dla nas jest nieważne. Użył pani takie stwierdzenie: świadomy koalicjant, a nie świadomy, bo kilka razy udało się głosować razem z PiS-em i to było jakby asumpt do tego, żeby was traktować jako przystawkę, powiedzmy. Tak? Właśnie, to jest ten problem. My nie głosujemy z PiS-em, ani nie głosujemy
głosujemy z Platformą. My głosujemy za projektem ustawy. Dla nas nie ma znaczenia, kto ten projekt składa tak naprawdę. No dobrze, ale łatka przylgnęła taka, że głosujecie razem z PiS-em, no tak, szczególnie w ważnych sprawach niektórych. No, ja rozumiem, że to jest jakby pewna spójność programowa i pewna linia, która wami kieruje. I się zastanawiam, teraz takie zaostrzenie retoryki wobec PiS-u, czy marszałka Tyszki, czy samego Pawła Kukiza, który na przykład dla Antoniego Macierewicza o tym, co wydarzyło się na Westerplatte, o odczytaniu apelu pamięci nie przez harcerza, tylko przez oficera, mówi, to już przegięcie, panie Macierewicz, wstyd mi, że pokładam w panu nadzieję. Mówi też, że dosłownie ruska agentura lepiej by nie rozgrywała Polaków, niż rozgrywa Antoni Macierewicz. To podobieństwo do Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście z naszego początku gdzieś tam się wywodzi z tego, że podobnie diagnozowaliśmy problemy w Polsce. Na samym początku właściwie czy w przypadku sądownictwa, czy wojska, czy spraw gospodarczych. No to była oczywista diagnoza zapaści po Platformie. No dokładnie. PSL, natomiast no. W tym wydaniu, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, nam się wiele rozwiązań nie podoba. My po prostu nie chcemy zmiany, takiej zmiany, że tylko i wyłącznie jedne elementy odbite zostaną z rąk Platformy Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy zmiany takiej, które we wszystkie formy życia społecznego wprowadzona zostanie kontrola obywatelska. I rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbuje nam tylko i wyłącznie wmówić, że tak naprawdę już będzie wszystko dobrze w Polsce, jeżeli teraz z rąk Platformy Obywatelskiej dostanie się wszystko w rąk Prawa i Sprawiedliwości. No nie, bo chcemy wprowadzić takie zmiany, które bez znaczenia, czy będzie PiS, czy będzie Platforma Obywatelska, będą prowadzić do tego, że obywatele będą mieć więcej do powiedzenia. Ale reforma sądów jest oczywista i jest potrzebna, prawda? Absolutnie. I tutaj na przykład brakowało tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało z nami, z ruchem, który jednym z sztandarowych naszych projektów jest zmiana, reforma sądownictwa. Nie było takiej rozmowy, było po prostu potraktowanie niepoważne ugrupowania, które naprawdę chce być merytoryczne, naprawdę chce rozmawiać na temat dobrych rozwiązań. I rzeczywiście, no, widzieliśmy taką propozycję, która nie doprowadziłaby do żadnej poprawy wymiaru sprawiedliwości, tylko powiedziałaby tak, że musimy zaufać teraz panu ministrowi Ziobro i będzie wszystko dobrze. No my na takie rzeczy się nie godzimy, bo obserwujemy tą scenę 27 lat i zapewnienia polityków obecnych, czyli wszystkich tych, którzy są cały czas od wielu lat w tej polityce, że teraz jak nam oddacie władzę, to będzie już dobrze. My w to nie wierzymy. Myślę, że część Polaków też nie, dlatego że nie widać realnych zmian. Ale postanowiliście państwo zaufać prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Słyszę tak, same ciepłe tak. słowa ze strony Kukiz 15 w jego kierunku. Tak, bo po pierwsze, rzeczywiście pan prezydent Duda otworzył drogę do dialogu tego, czego brakuje w Prawo i Sprawiedliwości, czyli zaczął rozmawiać. My mieliśmy szansę porozmawiać z panem prezydentem na temat naszych pomysłów. Wywodzący się z tego środowiska politycznego z PiS-u, prawda? Tak, ale to panie doktorze, dla nas nie ma znaczenia. Będziemy rozmawiać również z innymi politykami z Prawa i Sprawiedliwości, jak również możemy rozmawiać z Platformą Obywatelską, którzy są otwarci na nasze postulaty. Jeżeli pan prezydent otwarł się na dyskusję z opozycją, jaką jesteśmy niewątpliwie, wysłuchał naszych postulatów, to znaczy, że postępuje trochę inaczej niż to całe zamknięte środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście przychylił się również do postulatów, przynajmniej pozytywnie o tych postulatach mówił, dotyczących wyborów sędziów, żeby to nie była zwykła większość sejmowa, tylko większość kwalifikowana, co już spowoduje to, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości nie będzie mocno upolityczniony i wytrąca się ten argument, że będzie we władaniu potrzeba jednego ugrupowania. Tak, więc to wspieramy cały czas pana prezydenta, dlatego że rzeczywiście ta jego otwartość i ta forma dialogu to jest coś, czego brakuje Prawu i Sprawiedliwości. My o to cały czas walczymy. No, nie można nam zarzucić, że torpedujemy wszystkie pomysły Prawa i Sprawiedliwości tylko dlatego, tak jak robi to Platforma czy Nowoczesna, że to jest złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko rzeczywiście do każdego projektu składamy poprawki, składamy uwagi, natomiast one nigdy nie są brane pod uwagę. No nie wiem, jedynym ministrem, wicepremierem, który przyszedł rozmawiać o swoich propozycjach reformy, był na przykład minister Gowin do klubu naszego. Nie spotkała się ta jego propozycja z 100% akceptacją naszego klubu, ale była rozmowa, była dialog prowadzony. Natomiast w przypadku tak ważnych reform jak sądownictwo, ugrupowanie, które ma jedno z sztandarowych postulatów, jak zmianę sądownictwa, czyli nasze ugrupowanie, nie jest brane w ogóle pod uwagę w dyskusji. A przecież nie chodzi nam o to, żebyśmy my przejmowali wymiar sprawiedliwości, albo tak jak Platforma Nowoczesna, żeby ugruntować to, co było, tylko chcemy poważnych reform, ale chcemy, żeby nasze uwagi były brane pod uwagę. Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi. Pani poseł, czy Andrzej Duda może być przyszłym liderem Zjednoczonej Prawicy, czy liderem takiego ugrupowania, które być może powstanie i być może wejdą również w nie politycy
Kukiz 15, takie pogłoski o partii prezydenckiej się mówi. Z całą pewnością pan prezydent Andrzej Duda to jest wybrany najbardziej demokratyczny przez większość Polaków. Ja nie czuję się kompetentna, żeby wskazywać panu prezydentowi, jak powinien potoczyć swoją drogę polityczną. Ale ile prawdy jest w tym, że powstaje partia prezydencka i gdzieś Kukiz jest blisko? No, ja jeszcze raz powtórzę, jesteśmy blisko z postulatami i z tymi krokami, które teraz w tej chwili podjął pan prezydent. Blisko nam również to dobry początek do wspólnej partii. Blisko nam również do, tak, być może, ale to jest jakby, ja nie słyszałam o takich ruchach ze strony pana prezydenta i tak naprawdę nie chcę w tym kierunku spekulować. Bardzo blisko nam jest do postulatów konstytucyjnych. Cieszy nas to, że pan prezydent podjął tą debatę konstytucyjną. Na to oczekiwaliśmy, ponieważ my jesteśmy ruchem konstytucyjnym i z tym szliśmy do wyborów, że wszystkiego upatrujemy w złej konstytucji. Pan prezydent się z tym zgadza, więc tu nam blisko. Jeszcze za chwileczkę powiem, pani poseł, Franz Timmermans powiedział, że uzależnia użycie artykułu 7 wobec Polski od tych właśnie przygotowywanych projektów ustaw przez pana prezydenta, czyli o KRS i o Sądzie Najwyższym. Co tam powinno się znaleźć takiego, żeby i zaspokoić Europę, i żeby w Polsce było dobrze? I żeby to była realna reforma sądów. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o zaspokojenie Europy w tym akurat wydaniu, to tak nie bardzo widzę, żeby to była pierwsza kolejność. Przede wszystkim powinniśmy zaspokoić naszych obywateli. Nie wiem, w ogóle trochę zdziwi mnie ta sytuacja, że nam się zarzuca łamanie praworządności w Polsce, dlatego że no, nie wiem, no, wiele lat Komisja Europejska nie reagowała na przykład na to, że polscy obywatele skarżyli się do Trybunału Praw Człowieka, tak, że akurat sama Komisja Europejska, chyba 2013 rok, to jest najwięcej skarg do Trybunału Sprawiedliwości na polski rząd. Jakby nie było tutaj takich reakcji, a w tym momencie, kiedy jeszcze nie ma projektów ustaw, kiedy tak naprawdę toczy się w Polsce dyskusja, tu gdzie powinna się toczyć o zmianach w reformie wymiaru sprawiedliwości, nagle mamy sugestie, wręcz nawet prawie tam personalne, tak, czyli Komisja Europejska chce ingerować w to, kto będzie zasiadał w Sądzie Najwyższym. Solidna presja, wiadomo, jakby czyim politycznym zwolennikiem jest Franz Timmermans, że to jest ta totalna polska opozycja, jakby to w zasadzie jedno, więc to jest nacisk na polskiego prezydenta, na te projekty ustaw, które mają się pojawić. No to jest wpisanie się Komisji Europejskiej, jasne podkreślenie, że włączają się w konflikt polityczny w Polsce i absolutnie nieprofesjonalne działanie. Już nie wspomnę o tym, że to po prostu jest działanie, które tak naprawdę szkodzi samej Unii Europejskiej, tacy politycy, którzy próbują ingerować. Nieważne, czy to Polska, ale w każdy inny kraj. A czy nie jest trochę na zamówienie tej polskiej opozycji? No Borys Budka w Die Zeit mówił o tym, że Komisja Europejska musi wywrzeć, czy Unia Europejska musi wywrzeć presję na Polskę. Wtedy Polska się ugnie. Michał Boni dziękował Timmermansowi za cierpliwą gotowość do dialogu i mówił też, że miliony Polaków są właśnie za tym, żeby na Polskę naciskać, żeby tę presję wywoływać. Takie incydenty, tego typu słowa pokazują tylko to, czym rządzi się Komisja Europejska czy urzędnicy europejscy, że to jest trochę taka wspólna impreza kolesi, którzy się wspierają w pewnych postulatach i w walce politycznej. I rzeczywiście te słowa są dla mnie naprawdę no, niedopuszczalne, że to polscy politycy, dlatego że polityka zagraniczna, polityka wobec Unii Europejskiej, nasza krajowa, to powinna być polityka spójna i odpowiedzialność polityków przede wszystkim powinna na tym, że oni mają bronić polskiego interesu, a nie próbować się przepychać politycznie na forach międzynarodowych, bo to jakby szkodzi nie Prawu i Sprawiedliwości, tylko to szkodzi Polsce, Polakom. Pani poseł, jeżeli nie ma takiego merytorycznego uzasadnienia, dlaczego teraz Komisja Europejska się interesuje Polską, to o co tutaj chodzi? Co jest tym podłożem? Beata Szydło w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, który ukazał się dzisiaj, mówi, że tak naprawdę chodzi o polską politykę wobec imigrantów, a wszystkie te inne argumenty są w dużym stopniu wymyślone. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że rzeczywiście zaczynamy... Bo to jest numer jeden w Europie, jeśli chodzi o problemy. Problemy imigrantów i przybyszów z Afryki głównie. No, i to nie tylko pani premier Beata Szydło podkreśla, wiele polityków, a wczorajsza debata, gdzie pan Martin Schulz również sam przyznał do tego, że Angela Merkel popełniła błędy, na przykład nie rozmawiając z Polską o tej decyzji no tak, błędnej. To jest jakby scena wyborcza w Niemczech, więc oni ze sobą muszą walczyć, ale też trochę licytują się w tym, kto bardziej kopnie Polskę w tym momencie, prawda? Bo tam też jakieś niepochlebne słowa ze strony Martina Schulza padły. Pani Angela Merkel ostatnio jest konsekwentna i jakoś grozi Polsce palcem również.
No i ale mamy jasność przynajmniej, że to nie jest tylko tak, że pani premier tego dostrzega, tylko błędy pani Angeli Merkel i polityki imigracyjnej to są błędy, które dostrzegane są przez wiele polityków europejskich. To, że stoimy twardo na swoim stanowisku, to jest akurat bardzo dobre dla, ze strony rządu i tutaj zawsze będziemy rząd wspierać, ale jeszcze bardziej uważalibyśmy, że rząd, gdyby pochylił się nad rozpisaniem referendum, miałby mocniejszy argument właśnie w tego typu negocjacjach. Oczywiście to jest tak, że to jest jeden z elementów, ale to jest przede wszystkim taka może próba wyjścia w taką, wystawienia Polski na pewną podmiotowość w Unii Europejskiej. Rzeczywiście proszę zwrócić uwagę na to, że Francja, Niemcy to są wszystkie te państwa, które używały pewnych haseł wspólnotowych i takich pojęć ogólnych do tego, aby tak naprawdę uprawiać swoją politykę narodową, dbać o interesy gospodarcze. Teraz też mamy z tym do czynienia. Wiemy bardzo dobrze, że jedną z drugich powodów jest też opór przed wprowadzeniem dyrektywy, którą proponuje Francja, pracowników delegowanych. Więc tu są przede wszystkim kwestie gospodarcze. I tak naprawdę wiemy dobrze, że przed tym broni się Unia Europejska, bo Polska na taką pewną samodzielność, na takiego pewnego twardego dobrze, negocjatora. Dobrze, że stawiamy weto, że się nie zgadzamy, że stawiamy opór wobec takich dyrektyw? To akurat w przypadku tej dyrektywy oczywiście, że tak, bo to nie będzie służyło polskim pracownikom delegowanym, to trzeba jasno i wyraźnie sobie powiedzieć. Jakoś nigdy nie przeszkadzało to, że wcześniej, że na przykład w Polsce inwestorom francuskim, czy tym, którzy wprowadzali duże hipermarkety, że w Polsce ludzie mnie zarabiają, znaczy na tym wtedy żerowali, natomiast w tej chwili... Tak, popatrzmy na hipermarkety, co drugi no dokładnie, jest francuski. I, dokładnie i wiemy jak na samym początku, ile ludzie zarabiali w tych hipermarketach, zresztą z tej pory ile zarabiają i to wtedy jakby nie przeszkadzało, natomiast teraz my się, Francuzi upominają się o to, głównie bo chodzi o pracowników transportowych, gdzie jesteśmy najbardziej konkurencyjni, jeśli chodzi o rynek Unii Europejskiej. Pani profesor, mówiła pani o referendum. Takie narzędzie niewykorzystywane w Polsce, ale też ostatnio skompromitowane przez Bronisława Komorowskiego. 7% Polaków postanowiło wziąć udział w referendum, co prawda zrobionym jakby na prędce i w ostatnim momencie i jakby zupełnie przypadkowo, ale jaki jest przepis na to, żeby referendum wypaliło, żeby Polaków tym zainteresować? Panie redaktorze, to nie tylko przez Bronisława Komorowskiego. Referendum przez wszystkich polityków jest bardzo tak źle widzianym w obecnej władzy narzędziem, ponieważ jest to realne narzędzie nacisku, realne narzędzie kontroli. To jest właśnie podejście takie, że obywatele mają coś do powiedzenia w ważnych, kluczowych kwestiach, więc nigdy żadnemu ugrupowaniu nie zależało od 30 lat tak naprawdę, zależało na tym, aby referendum stało się poważnym narzędziem. Wiemy ile lat, ile razy Polacy zbierali podpisy, ile było postulatów o to, żeby referendum było rozpisane. Mamy wiek emerytalny, mamy zmianę pójścia 6-latków do szkoły, czyli różne kluczowe kwestie nigdy nie były brane pod uwagę. Za każdym razem to narzędzie było bardzo mocno ośmieszane, pokazywane, że tak naprawdę to my, politycy, ta klasa polityczna, to jest to, co powinno decydować. Mówiło się bardzo dużo o kosztach, no to jest takie pewnie ryzyko, że potem by było oskarżenia, ile nas to kosztowało, a i tak nie poszedł odpowiedni procent ludzi do głosowania, więc to były bez sensu wyrzucone pieniądze. Dlatego receptą jest tylko na to zniesienie progu frekwencyjnego w referendum, dlatego że każdej ze stron nie będzie zależało skutecznie na tym, żeby zniechęcać ludzi do referendum, żeby pokazywać, że ono jest nieważne. Wiążące jakby wyniki referendum, gdzie poszło 7% Polaków do głosowania? Nie, panie redaktorze, nie pójdzie. Proszę zwrócić uwagę na Szwajcarii. W momencie, kiedy jedna i druga strona, która nie ma, nie zgadza się albo zgadza się na pewne postulaty, które będą rozpisane w referendum, będzie mobilizować elektorat, żeby poszli do referendum, swój elektorat, czyli swoich przeciwników albo zwolenników, i wtedy naprawdę nie będzie tak, że frekwencja będzie niska. Tak, to tak nie działa. To jest właśnie stała retoryka polityków mówiąc o tym, że to Polacy nie chodzą do wyborów. Gdyby tak było, to proszę zwrócić uwagę. Tak naprawdę w tym momencie, jeżeli dlaczego w wyborach nie ma żadnego progu frekwencyjnego i czy jest tak, że chodzi 7%? Nie, ale zdecydowanie 40 parę procent wybiera rząd, który tak naprawdę decyduje o wszystkim w Polsce, czyli tak naprawdę mniejszość rządzi, więc tutaj ten argument nie ma żadnego uzasadnienia i tak nigdzie nie ma. Gdziekolwiek referenda są bezprogowe, tam ludzie chodzą, dlatego że biorą sprawy w swoje ręce. My powinniśmy tak uczyć ludzi demokracji, że właśnie to nie jest tak, że od nich nic nie zależy. Skutecznie zniechęciliśmy ludzi do tego, żeby myśleli o tym, że nic od nich nie zależy, tak naprawdę zależy wszystko od polityków, nie mają na nic wpływu i właśnie narzędzie, jakim jest referendum, zostało skutecznie ośmieszone. My o to walczymy, aby tak nie było i liczymy na to, że pan prezydent również przy zmianach konstytucyjnych ten temat poruszy. Pani poseł, na koniec jeszcze krótko o narodowym czytaniu. Wesela to trudna lektura, dramat arcypolski, jak mówił prezydent Andrzej Duda, ale co ciekawe, to jedna z niewielu inicjatyw taka kontynuowana, rozpoczęta przez poprzedniego prezydenta i teraz kontynuowana. To chyba dobrze.
Tak, oczywiście w ogóle święta narodowe i różnego typu inicjatywy, które spajają nas wokół ważnych dla nas tematów czy polityki historycznej, ale też takich, które są symboliczne, powinny być tym, co spajają polityków. I rzeczywiście jest to jedna z inicjatyw, którą udaje się kontynuować. I rzeczywiście nie widać tu sporu politycznego i to cieszy. Czyli jakieś światełko w tunelu jest. Dziękuję bardzo. Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, posłanka, była gościem porannej rozmowy telewizji w Polsce.pl. My za chwileczkę wracamy z przeglądem prasy. Zostańcie Państwo z nami.